Porównując polski rynek crypto management do rynku europejskiego, myślę, że warto wspomnieć o trzech rzeczach. Pierwsze to to, co bardzo fajnie wyszło w badaniu CVO, że polscy freelancerowie są dużo większymi optymistami od ich kolegów z Europy. Znaczy cały czas spodziewamy się, że rynek crypto management będzie w Polsce dynamicznie rósł. Wynika to z tego, że pomimo, że największe firmy i największe floty zaczynają optymalizować liczby samochodów, to jednocześnie małe i średnie polskie przedsiębiorstwa bardzo dynamicznie wchodzą na ten rynek i uzupełniają tą lukę, cały rynek rośnie. Druga kwestia, już mniej pozytywna, to sprawy ekologiczne. Polska jest cały czas jednym z nielicznych rynków europejskich, gdzie nie ma żadnych zachęt podatkowych dla przedsiębiorców do kupowania samochodów ekologicznych. Opodatkowanie samochodów firmowych nie jest związane z ich poziomem emisji, co w innych krajach europejskich jest już regułą i to bardzo mocno wpływa na wybór samochodu służbowego w innych krajach, w Polsce niestety nie. Trzecia kwestia i znowu pozytywna to otwartość polskich fleet managerów na sprawy technologiczne. Na telematykę, jak widzieliśmy, obok Wielkiej Brytanii i Holandii jesteśmy jednym z największych rynków telematycznych w Europie i na car sharing, carpooling, także tutaj jeśli chodzi o sprawy technologiczne, wykorzystania nowej technologii, aplikacji mobilnych, zarządzania flotą, naprawdę nie mamy się czego wstydzić na tle Europy.